Szczecin, miasto port, dźwigozaury, wieże zamkowe, statki, okręty, kajaki. Wszystko to w środku miasta. Zapraszamy. Stąd dopłyniesz do Bałtyku. Fabryka nad wodą, fabryka nad rzeką. To pozostałość dawnego Szczecina. Szczecina przemysłowego. Wielkiego miasta z portem wolnocłowym, z stoczniami, ale też miejsca, w którym powstawały przystanie, kąpieliska. Wszystko to połączone siecią mostów na rozległym Międzyodrzu. Międzyodrze to teren wielu wysp, dokładnie w sercu miasta. Dlatego my mówimy, że Szczecin to też archipelag. Miasto wodne musi mieć zabytki techniczne. Takimi zabytkami technicznymi w Szczecinie jest jeden z najstarszych mostów kolejowych zwodzonych. Betonowiec, wielki frachtowiec, pozostawiony właściwie kadłub z żelbetu, który stoi na jeziorze Dąbie. Ale też te wszystkie fabryki i zakłady przemysłowe, które funkcjonowały, a dzisiaj czekają na nowe życie. Mówiłem już o zabytkach techniki, mówiłem o zabytkach architektury, których nie brakuje nad wodą w Szczecinie, a teraz coś innego. Archipelag wysp, czyli przyroda. Szczecin był znany z tego, że tu beczkowano śledzie, ale oprócz ryb morskich, ryby śródlądowe, które żyją na jeziorze Dąbie, czwartym co do wielkości w Polsce, i te ryby, które pływają rzeką. No, kiedyś były jesiotry. Dzisiaj najciekawsze to, wydaje mi się, to, co możemy zobaczyć też płynąc w górze nad miastem, mianowicie ptaki. Ptaki wodne, kormorany, czaple, przede wszystkim nasz królewski orzeł. Dwa ramiona Odry, wschodnie i zachodnie, pomiędzy nimi wyspy, czyli Międzyodrze. Tych wysp, jak mówiłem, jest kilkanaście. Duże, małe, na niektórych rosną drzewa, na niektórych są plaże. Przy wielu są przystanie, gdzie można się zatrzymać. Na pewno jest dużo przyrody i gdzieś poza tego widać te największe rzeczy w mieście. Wieże, suwnice, stoczniowe dźwigi i to, co lubimy. Orły, ptaki i dziwaki. Zapraszamy Was wszystkich do Szczecina. Przyjeżdżajcie, podziwiajcie, badajcie, odkrywajcie nasze miasto. Do zobaczenia.